Jak ten zapierdala skurwy syn, no po to. Ty jaką poszło? Czerwonego? No, siema chłopaki. To ziomek, a z tej strony Krzysztof. Cześć Hermanko, witajcie. Zapraszam was do oglądania samolotu Golden. No masz oglądalność milionową, gwarantuję ci. Zapraszam Krzysiek. Cześć Krzysztof, także dzisiaj robimy sobie pomiary geodezyjne. I co, kiedy możemy startować? Kolega powie, wchodzimy, Memory 5, zobaczcie. Jak ten zapierdala skurwy syn, no po to. Ty jak on poszedł? Ja go prawie nie widzę. Nie widać, widać. Miga, kółeczko robi. Lata. Ty jako szybko zapierdziela. Ziomek, goń go! No właśnie, niestety Yeti umarł, słuchajcie, no taka jest, no smutna prawda, no i co się, no to nic nie poradzi. Wesoło z Yeti było, pamiętacie, ciągnik, tutaj będziemy kasować za chwilę sobie. Tak jest, ziomka, motor jest tam. Ziomka, zresztą pamiętacie, przedstawienie trzeba. I będziemy kasować sobie za chwilę tutaj ten poplon. Ale najważniejsze właśnie to jest taka niespotykana rzecz, którą robimy. I kolega końca, czyli tak, słuchaj, nie chciałeś być na YouTubie, więc nie będziesz, z boku podchodzę, no, chociaż powiedz. Czyli co, zaprogramowałeś go tak tutaj? Tak jest. Jak ma latać? Jest zaprogramowany, jak ma latać. I on sam lata pod tymi naszymi polami, tak? Dokładnie, sam robi zdjęcia. Poleciał sobie i teraz my go nawet nie wiem, gdzie on jest, ale wróci do nas. Wiemy, widzimy go cały czas na podglądzie tutaj. A, widzimy, gdzie on jest. Tak, i widzimy go też. Tu jest Krzysiek, patrz, tu jest Krzysiek. Widzimy go też tam w tej chwili się znajduje. Jak sobie zerkniecie, to tam go w tej chwili taka widać. Plama. Plama czarna nadlatuje. No słuchajcie, no fajna sprawa. Ja to też pierwszy raz w życiu widzę. Ale widzę na pewno teraz na GPS-ie, gdzie on się znajduje. Leci sobie. Wszystkie działki są, mierza. Ma to prawdopodobnie nam ułatwić później w przyszłości. No przede wszystkim przyspieszyć pomiary geodezyjne i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy. O kurczę, to nad gospodarstwem. Moim? A ja go nie widzę. Tam jest. Gdzieś tam. A, gdzie? Plamy, Krzysiek. Bardzo wysoko. Ty to gapa leci. Nie to on? To właśnie on. Pierdzielisz. No, poważnie. To bardzo wysoka lata. No, 160 metrów. Wysoko? No. No ale słuchaj, na takiej wysokości on fajnie zdjęcia robi, musi robić. No. Rozdzielczość duża, że wszystko ma to sfotografowane, jak to wygląda, ale kurczę, jak to? Przecież jak to się ma do. Wytłumacz mi, jak to się ma do. Przecież znaki są te. Ale to znaków nie widać. On ma zamontowanego GPS-a u siebie. Oprócz tego, jak sobie wyjedziecie na drogę asfaltową, zobaczycie, tam są pomalowane takie znaki, takie zielone punkty, seledynowe. No, seledynowe albo różowe. No to są punkty, które są pomierzone. I na tej podstawie on łapie już takie geodezyjne dokładności. Kilkucentymetrowe. O, miga lampka, zobaczcie, jeszcze bateria się nie wyczerpała, chyba nie, miga lampka czerwona. Miga, i tuż tak, że będziemy go widzieć. O, leci, widzę go. I podchodzi do lądowania. A, to jest wysoka, to on pierdyknie raczej na nas tutaj. No, on teraz ciąg wsteczny włączy, aha, wypłaszczy. Nie, no fajnie schodzi. Prawie jak ten pilot, który to był? Wrona. Wylądę. No zaryl, no kurde, myślałem, że to bardziej do nas podleci bliżej. Nie, on tam miał wylądować. Też nie mogłem go ci puszczać na ten. Do was za bardzo. Będziemy go podnieść, biedaka. Pierdyknął jak dzik w szyszkę. W Gorczycy mogłem lądować, to miałby. No nie, no tutaj to byś przesadził sobie, to za wysokie, nie? Nie, no przechlapane właśnie, bo twardo. Bardzo i to nawet lądując na. Także jeżeli wszyscy słyszą, prosimy o deszcz. O, leży. Chłopak. Ile ty żeś się nalatał dzień? Skrzydło. Aha. Ile ty żeś się nalatał przez cały dzień? Cześć siemanko, witajcie. Z tej strony Krzysztof. A dzisiaj orzemy sobie na zimę. Troszeczkę popadało, więc udaje się to zrobić, ale muszę wam powiedzieć, że na glinie wcale jeszcze nie jest różowo. Póki co na razie kawałek gliny zaorałem, ale czeka mi jeszcze dalej więcej. Dawno nie było czasu, żeby coś nagrać. Różne wyjazdy, różne spotkania. Między innymi byłem na zjeździe delegatów
spółdzielni mleczarskich w Warszawie. Bardzo fajne spotkanie, poznałem wielu ciekawych ludzi, prezesów spółdzielni mleczarskich, które na pewno, do których na pewno też wy dostawiacie, odstawiacie mleko. Między innymi na przykład prezesa OSM Maluta, Nowy Dwór Gdański. Pana Ryszarda Masalskiego, serdecznie pozdrawiam, także i pozdrawiam dostawców OSM Maluta, macie piąteczkę, OSM Inowrocław, też serdecznie pozdrawiam, pan Czesław bodajże OSM Końskie, także dla was też piątka, bardzo fajny człowiek, pozytywny, OSM Ciechanów, Strzałkowo, serdecznie pozdrawiam Strzałkowo. Bardzo fajna pani dyrektor, chyba do spraw skupu czy sprzedaży, nie pamiętam, farbowała na rudo. Wysoka, ładna dziewczyna. Także Strzałkowo macie piątkę ode mnie. Wartmilk, Sierac, bardzo miła pani prezes. Też piąteczka dla was wszystkich z Sieradza. Wieluń. Co ciekawego o zjeździe? No, sytuacja dość stabilna na razie, zapowiada się na razie w mleczarstwie. Cena wiadomo nie cieszy. Niektórzy przy złoty 56 narzekają, więc co ja mam powiedzieć, przy złoty 40 powiedzmy, a niektórzy mają więcej. Na pewno wypowiedź któregoś pana prezesa była, nie wiem czy jest z Wielunia, na temat właśnie, że rolnikom będzie brakować paszy dla zwierząt. Pewnie będzie. Mnie akurat nie braknie. Miałem z zeszłego roku jeszcze spore zapasy. Stąd też taka rada, że na pewno sprzątajcie ile więcej się da, bo nie wiadomo jaki rok przyszły będzie, tak? Butelkę włożyłem z napojem, gdzieś mi tu piszczy i piszczy. Bo jest wodą. O, może tak. Także no dużo ciekawych rzeczy, ciężko wysłuchajcie, instrukcji powtórzyć tam. Wiadomo, że zakłady też dyskutowały o tym na temat ograniczeń tam z energii. Są jakieś propozycje, żeby ograniczać energię. Zakłady mleczarskie muszą mieć energię. Wiadomo, to jest surowiec łatwo psujący się, więc jakieś wnioski do ministra, żeby branży tej to nie dotyczyło. Na temat sieci handlowych, które lecą z nami w bambuko, sami przecież wiecie. Propozycje takie, które pewnie są od dawna, żeby Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich zrobił jakiś może podmiot, który słuchajcie, by z sieciami handlował w ich imieniu. Na pewno wtedy w kupie, że tak powiem, byłoby to bardziej konkurencyjne niż każda spółdzielnia radzi sobie sama i wtedy markety i sieci handlowe mają w garści i robią co chcą, nie? A między nimi z nami, czyli zarabiają oni, a rolnik i przetwórca nie zarabia praktycznie. Co więcej, dużo różnych naprawdę tematów, ciężko by to było w takim krótkim vlogu opowiedzieć. Także rocznie takie zebranie się odbywa. Można spotkać się, porozmawiać. O, pozdrawiam OSM Koło. Pan prezes Czesław. Mieliśmy okazję spotkać, porozmawiać. Także koło chyba też nie płaci najgorzej. Z tego co się orientuję. Każdy wiadomo radzi sobie jak może, tak? Wiadomo, że są duże podmioty typu Mlekowita,
typu piątnica, ryki i tak dalej. Oni zawsze większą cenę wywalczą, to większy podmiot, większa gama większa, więcej produkują, także no to też jest inna technologia. Małe podmioty nie mają aż tak, nie są konkurencyjne z takimi dużymi podmiotami. Co dalej? No było bardzo sucho, słuchajcie, no teraz popadało, możemy trochę tutaj sobie powoli powalczyć. Z reguły. Było tak, że do 1 listopada zawsze już miałem wszystko poorane na zimę. A teraz, jak widzicie, niestety było tak sucho, że teraz dopiero troszkę można się wziąć i na glinie jeszcze nie jest ciekawie. Każdy rok jest specyficzny, każdy rok jest inny. Tak jak widzicie, raz suchy, raz mokry. Stąd też na przykład widzę, że u nas spadło zainteresowanie zakupem ziemi. Cena poszła w dół, nie ma kupujących. Na pewno różnie to w różnych regionach kraju jest. Ale u nas akurat jest tak, a nie inaczej. Susza też na pewno przyczyniła się do tego, że ta niechęć kupujących się zwiększyła. No wiadomo, że jak coś ci się nie udaje, to nie jesteś entuzjastycznie nastawiony do tego tematu. Także ozime zboża są posiane. Będę się starał, może będzie chwila czasu podjechać na pole, nakręcić. Liczę, że teraz pozostałe ziarniaki, które nie wyszły, bo było tak sucho, po tych deszczykach, na glinach zwłaszcza, wyjdą. Dotyczy się zwłaszcza do pszenicy, bo pszenżyto było osiane na piaskowatych ziemiach wcześniej, także te piaski miały tam wilgoć, ono wzeszło. Myślę, że no, na tyle, co powinno. Pszenica natomiast wchodzi dłużej, potrzebuje więcej wody. Myślę, że teraz będzie ciepło, jest dzisiaj około 20 stopni, że tu jeszcze powschodzi reszta. Ja w tym roku mam dwie odmiany pszenicy. Jedna to jest Lima Greniuta, a druga Wilejka. Ze Strzelec, odmiana oścista. Zobaczymy, porównamy jedną i drugą, jak to będzie wyglądało w tym roku. Byłem w międzyczasie, no może żałuję, że nie wziąłem kamery pojałówki w Głogówku, wiecie przecież, że tam jeżdżę. Uważam za jedną z lepszych hodowli, kupiłem kilka jałówek. Także serdecznie pozdrawiam Głogówek i okolice, macie piątkę, Prudnik ode mnie. Jakoś to było. No, mało czasu można powiedzieć, człowiek tak może nie pomyślał na szybko, między przerwy w jakimś roku. Nie wiem, czy na tamtym filmie wam powiedziałem, ale nieprzyjemna sprawa, bo Yetiego, którego znacie, kasztana, niestety już nie ma, bo umarł, i to jeszcze u mnie. Także miałem taką nieprzyjemną sprawę. Niestety, no miał padaczkę alkoholową, no skończyło tak się, jak skończyło. Nieprzyjemna po prostu sprawa, no i tyle. No szkoda, chłopa, wiadomo, 50 lat. Także z tymi pracownikami jest tak, jak jest. Nie jest łatwo, sami o tym przecież dobrze wiecie. Nawet będąc w Głogówku, też się zdziwiłem, bo nie było mnie tam około roku. Większość pracowników z Mołdawii, z Ukrainy, gdzie takich rzeczy nie było. Nie?